14 listopada w Katowicach wręczono wyróżnienia dla najbardziej aktywnych gmin w programie Czyste Powietrze. Wśród nich znalazła się także gmina Nędza. 14 listopada obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza. Tego dnia władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyróżniły 74 samorządy, które w szczególny sposób angażują się w poprawę jakości powietrza. Wśród nagrodzonych była gmina Nędza. Dla wszystkich jest ważne, żeby jakość powietrza była idealna. Może nie idealna, nie będzie nigdy idealna, ale na pewno jest o wiele lepiej, jak było w latach poprzednich. To widzimy po różnych wskaźnikach i pomiarach, które są robione na terenie gminy Nędza. Władze gminy sporo robią, by jakość powietrza w Nędzy poprawić. W urzędzie zatrudniono ekodoradcę, który pomaga mieszkańcom w pozyskiwaniu środków, między innymi w ramach programu Czyste Powietrze. W naszej gminie jest ekodoradca, który cyklicznie spotyka się z mieszkańcami, z młodzieżą w szkołach, przeprowadza różne rozmowy na temat czystego powietrza. Stanowisko to będzie działać dalej, bo między innymi na funkcjonowanie gminnego punktu obsługi programu Czyste Powietrze przeznaczona będzie nagroda finansowa przekazana na rzecz gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina wraz z wyróżnieniem i dyplomem otrzymała 30 tysięcy złotych. To jednak nie jedyne wsparcie, na jakie liczyć może gmina ze strony katowickiego funduszu. Możemy liczyć na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, są składane różne projekty, jesteśmy ciągle z nimi, współpracujemy z nimi, także na chwilę obecną nie możemy narzekać na współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach. Gmina współpracuje z katowickim funduszem nie tylko w zakresie programu Czyste Powietrze. Wiele gminnych budynków przeszło kompleksową termomodernizację dzięki środkom zewnętrznym. Fundusz miał także swoje zasługi w realizacji budowy oczyszczalni ścieków w Ciechowicach.